Mateusz Rutkowski, największy niewypał polskich skoków. Kto nie słyszał o rozwytrzonym góralu, który na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w 2004 roku pokazał Austriakom, Niemcom, Finom i Norwegom, gdzie raki zimują. Rzućcie okiem na to zdjęcie. Czerwone włosy, okulary, medale i mati u boku trenera Heinza Kutina. Co to był za gość? Zawodnik ze Skrzypnego jest trzecim Polakiem, któremu udało się skoczyć 200 metrów. Nie wiem jak z pacierzem, ale alkoholu Mateusz nie odmawiał. Kiepsko się prowadził. Przytył. Policja zatrzymała go pijanego za kółkiem. Wydmuchał 2 promile. W wieku 21 lat talent okrzyknięty następcą Adama Małysza zakończył karierę. Zszedł ze sceny pokonany. Po latach mistrz powiedział, że nie zaglądał do kieliszka. Po prostu czasem lubił wypić sobie piwo. Co myślicie?